Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z filmem pod tytułem Top 10 autorów, których chciałabym po prostu czytać więcej. Akurat teraz jak na złość mi wyskoczyło, że mam 11% baterii. Fajnie. Jak już mówiłam, to właśnie będzie film pod tytułem... autora, których chciałabym czytać więcej i tutaj będzie jakby ranking 10 miejsc. Autorzy, którzy będą jakby na samej górze, czyli 1, 2, 3, to będzie chodziło, że po prostu jeśli oni by wydali książkę, to ja bym chyba od razu ją kupiła i zaczęła czytać lub w najbliższym czasie, lub bardzo bym chciała. A te na samej górze to, że no jeszcze chwilę, może minie czasu zanim zacznę, ale jestem bardzo ciekawa tej autorki i tak dalej. Więc co, bez mędrego przedłużania, zaczynajmy. Dobrze, pierwszą autorką, którą jeszcze chwilę zejdzie zanim ją zacznę czytać, znaczy przeczytam jej jedną książkę, ale no, zanim za kolejny się zabra, to chwilę mi zajmie. Jest to Colleen Hoover. Colleen Hoover każdy z nas dobrze zna, ponieważ pisze ona romanse. Każdy wie, jakie to są romanse. Ja Colleen Hoover właśnie przeczytałam tą jedną książkę. Chciałam się ostatnio zabrać za Hopeless. Tak, chciałam się ostatnio zabrać za Hopeless, tylko że jedna z dziewczyn, Patricia Books of Youth, 4 Bookery, nie wiem czy kojarzycie, dołączyła ostatnio do Moondrive, to tak tylko mówię, że ona kiedyś tam mówiła, chyba jeszcze w grudniu, że po prostu książki Colleen Hoover mają zazwyczaj wysoki próg wejścia. Troszkę się z tym zgadzam, nie ukrywam, bo no jakby Hopeless było takie z początku pogmatwane, a po drugie ja nie jestem taką fanką romansów jak niektórzy. Wiecie, po prostu ja wolę sobie czytać fantastykę z wątkiem romantycznym na przykład niż sam romans. Nie są to moje mocne strony, dlatego wydaje mi się, że no ja też muszę trochę podrosnąć, żeby czytać więcej Colleen Hoover, bo zaraz będą problemy, że czytam w nieodpowiednim wieku. Przeczytałam na razie tylko jeden z was, ale no za jakieś 2 lata po prostu jestem jej bardzo ciekawa, ale wiem, że jeszcze minie zanim po prostu będę miała ochotę, żeby jej czytać więcej. Kolejną autorką jest tym razem Aneta Jadowska, polska autorka, którą każdy z nas dobrze zna. Napisała ona właśnie na przykład Cudmyt Malina. Jestem jej bardzo ciekawa, ponieważ kurczę, Aneta Jadowska ma pewien styl pisania, który trochę ciężko odwzorować moim zdaniem. Ja na razie przeczytam jej jedną książkę, czyli właśnie Cudmyt Malina. Jestem ciekawa Cudawianki, bo słyszałam, że też jest fajny bardzo. I oczywiście ktoś lubi koźlaczki, ale chciałabym się zabrać za niedługo za tą, za Nikitę. Nie wiem, czy kojarzycie. Wiem, że chyba tam drugi tom z tej serii to jest chyba Diabelski Młyn. Nie pamiętam dokładnie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To tak, ale nigdzie właśnie nie mogłam znaleźć pierwszego tomu, dlatego jeszcze tego nie kupiłam. Po prostu po Cudmyt Malina jestem... Czuję taki niedosyt w stylu pisania, że chciałabym go jeszcze więcej, bo pisze ona bardzo fajnie, bardzo wciągająco, bardzo lekko, a zarazem wciągająco i po prostu bardzo się jej nie mogę doczekać. Chciałabym też ją kiedyś spotkać na targach. Fajnie by było, jakby mi coś podpisała, bo wydaje się ona bardzo miłą osobą i jakby to by było tak, że jeśli bym się dowiedziała, że wychodzą jej nowe książki, to nie byłoby takie, że nowa książka jej wyszła, wyszła jej książka 2 dni temu, muszę od razu kupić i przeczytać. Nie, czegoś takiego aż nie będzie u Anety Jadowskiej, ale po prostu jak znajdzie mnie pewna ochota, to pewnie zacznę jej też czytać więcej. Kolejną autorką, ja tutaj spoiler alert, mam tutaj same autorki z niewiadomych powodów, znaczy ja chyba mało ogólnie czytam pisarzy, tak, dobrze powiedziałam, ale nie wiem z czego to wynika, ale tak, ale kolejną autorką jest Victoria Schwab. Jest ona bardzo popularną autorką, chyba wszędzie, ponieważ pisze ona bardzo popularną fantastykę, na przykład mówiąc o niewidzialnym życiu Addie LaRue. A ja wam pokazałam Miasto Duchów, ponieważ była to moja chyba pierwsza seria, jaką od niej, tak, pierwsza seria, jaką od niej przeczytałam i kurczę, była ona naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna dla młodszych czytelników, ale taka fajna. Ja się próbowałam zebrać za Galanta i niewidzialne życie Addie LaRue, ale kurczę, coś jednak wyczuwam jakby tą różnicę, że ona w
te książki pisała dla młodszych czytelników, a te dla starszych. I no kurczę, trochę mi to przeszkadza, bo nie potrafię się tak jakby wgryźć w jej książki. Nie wiem, czy to chodzi o to, że wzięłam książki od niej takie nie na początek, jak Galland i Niewidzialne życie Adileru, ale no kurczę, czegoś mi brakuje. I ja nie wiem, czy może ja powinnam na razie czytać jeszcze jej książki, które są skierowane dla trochę młodszych osób. Wydaje mi się, że tak. Ale naprawdę, no, nie mogę się doczekać jej kolejnej książki. Znaczy, fajnie by było, jakby zrobiła jeszcze odnowienie Miasta Duchów, jakby były jeszcze jakieś kolejne tomy, bo niestety każdy wiedział, że to jest trylogia, a ja długo nie wiedziałam. I jak się dowiedziałam, że ten tom, czyli Most Dusz, który czytałam, był ostatnim, byłam bardzo zawiedziona. Ale właśnie spróbuję z jej książkami, naprawdę, ale jeszcze nie wiem kiedy. I nie wiem, jak na nie zareaguję. Chciałabym na nie zareagować dobrze, bo jej książki są dobre. Są bardzo dobre, ale na razie po prostu chyba zostanę sobie przy Mieście Duchów, żeby nie psuć sobie opinii na temat tej autorki. Kolejna jest Agatha Christie. Dałam wam tutaj i nie było już nikogo, ponieważ była to pierwsza książka, którą od niej przeczytałam i najlepsza książka. Ja od niej na razie przeczytałam tylko dwie książki, ale naprawdę, jak i nie było już nikogo, było naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne, to już wydaje mi się, że karty na stół było takie średniejsze. Jakby Hercules Poirot nie jest postacią, która mnie zachwyciła, a właśnie też ja chyba bardziej powinnam, jeśli chodzi o Agatę Christie, iść poleceniami innych. Jeśli ktoś mówi, że wow, ta książka była świetna i połowa osób tak sądzi, to ja też je powinnam czytać najpierw, bo słyszałam właśnie o nim, nie było już nikogo, same dobre opinie i też stwierdziłam, że ta książka jest świetnym kryminałem, naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym. Ale ja też nie mam. Wiecie, ja zanim po prostu sięgnę po kryminał, to muszę dwa razy się zastanowić, że nie, że po prostu sobie wezmę od tak. Tylko muszę się dwa razy zastanowić, czy ja mam ochotę na kryminał, czy chce mi się główkować. I dlatego może trochę rzadziej ją czytam, ale na pewno będę trochę mniej sięgała po te książki z Herkulesem Poirotem. Niestety, on mi nie przypadł do gustu, naprawdę. Ale jest ona też starą autorką, starą. Po prostu napisała one książki w 1900. Czekajcie. Tą książkę napisała kiedy? Kiedy ona ją napisała? 1933, więc no już trochę czasu minęło i wydaje mi się, że z takimi starymi autorami, przepraszam Chrissy, jeśli cię obrażam, ale rozumiesz, wydaje mi się, że z takimi starymi autorami warto się zapoznać, no bo to jednak, mimo że ona pisała książki od tak dawno, a te książki się nadal utrzymują w tak dobrym, że wiecie, że one nie, że się źle postarzały, że teraz każe się domyślić zakończenia, że nadal są tak samo dobre i za to ją podziwiam. Ale czy prędko się zabiorę za jakąś jej książkę? Chyba co dopiero wtedy, jeśli ktoś mi da porządny argument, dlaczego miałabym wziąć jakąś jej dobrą książkę. Ojej, bo ja zapomniałam mówić miejsca. Dobrze, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na szóstym miejscu. Przepraszam, że nie mówiłam tutaj o miejscach, ale zapomniałam. Na szóstym miejscu mamy teraz, już jesteśmy coraz bliżej finałowej trójki. Na szóstym miejscu mamy Taylor Jenkins Reid, która napisała na przykład Siedmiu mężów Evelyn Hugo oraz Daisy Jones and the Six. Żebym miała jej wszystkie książki, brakuje mi tylko Malibu Płonie i no kurczę, nie mogę się doczekać tej książki, bo Ewelinka była ciekawa, ale była ciekawa na swój sposób odkładania ją co jakiś czas, ale muszę przyznać po prostu, że Taylor Jenkins Reid ma bardzo wciągający styl pisania, od którego naprawdę ciężko się oderwać. I to jest chyba właśnie tą najlepszą częścią jej książek, że po prostu ciężko się od nich oderwać, a zarazem ona robi tak realistycznych bohaterów, jak chyba mało kto. Po prostu po każdym przeczytaniu, po każdej przeczytanej książce tej autorki, po prostu mamy ochotę oglądać filmy z Evelyn, słuchać piosenek z Daisy Jones and the Six. Teraz jest taka możliwość, bo wyszedł serial i piosenki, ale na przykład oglądanie filmów o Evelyn, a ona nie istniała, po prostu świetne to jest, jak ona realistycznie robi bohaterów, jak ona potrafi opisywać faktycznie, jakby to był reportaż. Ona to.
te wszystkie sytuacje, które na przykład są u Evelyn, one nie brzmią jak wymyślone przez kogoś, one brzmią jak świetny reportaż, jak świetny wywiad. I właśnie tym się trzeba kierować. Naprawdę ona pisze bardzo dobre książki. Na razie ja wszystkimi byłam naprawdę bardzo zachwycona. Mam nadzieję, że, bo wiem, że już za granicą jest o jakiejś sławnej tenisistce, mam nadzieję, że ta o tej tenisistce też będzie równie dobra, bo no, nie mogę się doczekać jej książek, jej książki są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre i no, wiem, że po prostu jakbym dostała od kogoś, otrzymaj, Malibu płonie, to wydaje mi się, że po prostu przeczytałabym to szybko, jakby to nie leżałoby u mnie na półce z jakiejś, nie wiem, 2 miesiące, żebym ja to przeczytała, tylko po prostu parę dni po kupnie pewnie bym wzięła i przeczytała. To jest dobre w książkach właśnie Taylor Jenkins Reid, że mimo ich grubości, bo nie są one tak wcale mega jakoś mega, nie są one wcale jakoś mega cienkie, to chce się je czytać i im częściej je czytasz, tym bardziej chcesz sięgać po kolejne książki. Dobrze, piąte miejsce. Tutaj wydaje mi się, że mogło to by być na szóstym, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o styl pisania tej autorki, to wydaje mi się, że jest warta jednak piątego miejsca, bliżej podium. Jest to Petra Dworakowa. Nie jest ona jakąś autorką, którą ja bardzo się zachwycam i mówię, że wow, ta książka dostanie 5 na 5 ode mnie, ale jest ona autorką, która pisze bardzo ciężki i bardzo otwierające na świat oczy. Chyba mogę to tak określić, bo ja czytałam i Jestem Good oraz Wrony i na pewno Jestem Good było na pewno o wiele cięższą książką od Wron, nawet samym stylem pisania, ale wydaje mi się, że każdy może się, znaczy może nie, że każdy, ale więcej osób się utożsami z Jestem Good, a więcej osób polubi Wrony. Na przykład wydaje mi się, że po prostu Wrony do większej ilości osób ona bardziej otworzy oczy, ponieważ no to jest temat, który trochę jest częściej u nastolatków, niestety się wydarza w domach. Już nie woję na obiad. A wydaje mi się właśnie, że Wrony po prostu docierają do większej ilości osób, ponieważ Wrony jest bardziej niestety sytuacja w Wronach częściej się powtarza w domach u dzieci, niestety. A Jestem Good jest mimo wszystko u trochę mniejszej ilości czytelników, jakby, bo wiadomo, nie wszyscy się zmagają z anoreksją, a z przemocą domową może się zmierzać prawie każdy, nawet patrząc na jakieś porządne kłótnie rodziców. To wydaje mi się, że po prostu ta książka bardziej otwiera oczy i jestem bardzo ciekawa wszystkich książek Petry i wydaje mi się, że jakby jakaś wyszła, to od razu bym ją zaczęła czytać, bo no jest ona tego warta i jej książki są tego warte pod tym wpływem, jakim otwierają oczy. Nie są mega, jakoś mega wciągające, ale są po prostu warte czytania. Słuchajcie, moi drodzy, będzie przerwa na reklamy, bo idę na obiadek. Znaczy tutaj się nie wkleją reklamy, ale idę na obiadek. Jeśli wy jeszcze nie jedliście obiadku, nie wiem, kiedy wy to zobaczycie, ale jest się dobry obiadek. Dobrze, już jestem po przerwie na obiadek. Mam nadzieję, że nie widzicie jakiejś wielkiej zmiany. Znając życie Aurelii z przeszłości, się nie chciało wkleić jakiejś reklamy i nie wiem, czy by ją nawet znalazło, więc raczej po prostu mieliście bam, przejście. A teraz już z tym pięknym akcentem przechodzimy do czwartej książki, do czwartego autora i jesteśmy już tak blisko podium i to jest taka książka, która naprawdę o tyle i brakowało, żeby wejść na podium. Jest to Teref Mafi. Teref Mafi, na przykład ona napisała Dotknij Mnie. Jak wiecie, pierwszy tom Dotknij Mnie nie był dla mnie dobry. Miałam w nim wiele minusów, wiele rzeczy nie widziałam, ale dwa kolejne tomy naprawdę były dobre i Teref Mafi w nich sprawiała, że po prostu tak odczuwałam te emocje, po prostu w trzecim tomie po prostu uwielbiałam Kenji'ego, już dosłownie myślałam, że narysuję serduszko na książce, ale nie, ja szanuję książki w swój sposób i nie rysuję po książkach, jakby jak ktoś z was rysuje, to bez problemu. A miałam też tak czasami ochotę po prostu utłuc Adama, normalnie jakieś ki baseballowe wziąć, bam, prosto w brzuch. No nie, po prostu miałam go czasami święcie dość i właśnie to jest dobre u niej, że po prostu
ona potrafi sprawić, że my po prostu tak odczuwamy emocje, że nie, że czytamy tak płytko, że aha, on nie zrobił to, coś tam się działo tutaj, aha, że tak bez emocji, tylko ona sprawia, że czytelnik się tym bardzo emocjonuje i wiem, że ostatnio wyszła jej nowa książka Utkane Królestwo. Mucci Pola w ogóle ma ten patronata, więc brawo Pola. Więc jestem też bardzo ciekawa, jak sobie poradzi w Utkanym Królestwie, bo podobno jest też to książka bardzo dobra. Po prostu też wzięłam ją tutaj szczególnie dlatego, że po prostu piszę bardzo wciągającym stylem pisania i takim, że chce się po prostu więcej i więcej i więcej. I no jest bardzo dobrą pisarką. Jakby ja tutaj, bo ja już chwilę temu czytałam Dotknij Mnie, dwa tomy przeczytałam w lutym, więc to widać po moim zaangażowaniu tam do Teref Mafii. Ale po prostu nie mogę wam jakoś za bardzo właśnie wiele powiedzieć, bo trochę już troszeczkę zgubiłam to, czym tak się emocjonowałam w tamtych tomach. Ale spokojnie, mam nadzieję, że po prostu, nie no nie, że mam nadzieję, po prostu kupię za niedługo jej jakąś kolejną książkę i mam nadzieję, że nie będę zawiedziona i tak samo zachwycona jak dwoma na razie ostatnimi tomami Dotknij Mnie. Uwaga, 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 tum 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 tum, małe podium. Uwaga. Werbny, tum, 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 nie, chyba tak nie brzmią werbny. Dobra, uwaga, trzecie miejsce, to będzie Banika Lewisowi. Kto by się spodziewał? Nie ja. Naprawdę Banika Lewisowi, dam ją tutaj, ponieważ, kurczę, ona robi takich kochanych bohaterów i tak bardzo, po prostu tak świetnie ona pisze, ona pisze tak wciągające fabuły, ona pisze takie wątki romantyczne, że nie, że jak u Colleen Hoover trzeba się zastanowić chwilę, że na pewno chcesz czytać, tylko po prostu ją się siada i czyta i w ogóle u niej za niedługo, 26 kwietnia wychodzą jej dwie nowe książki w Polsce. Wychodzi coś tam, coś tam i coś tam, coś tam. Wiem, że jedna książka to fantastyka, a druga to młodzieżówka. Coś podobnego chyba do Falling Fast. Znaczy wydaje mi się, że to będzie miało całkiem podobny klimat, więc naprawdę nie mogę się doczekać. Ale po prostu jak się czyta jej książki Baniki Lewisowi, to po prostu jesteś na początku, i nagle jesteś na końcu i nie masz pojęcia, kiedy to się stało. Po prostu ona pisze tak cudownie, tak się przez to płynie, niby ciężka sytuacja, ale jak czytasz jej książki, to się czuje, to jesteś oturany jak cieplutki kocyk, ciężko z niego wyjść i chcesz nadal w nim zostać. I właśnie to jest styl pisania Baniki Lewisowej. Po prostu weźcie, jakbym się dowiedziała, że ona będzie na jakichś targach, żeby dawać podpisy, ale ja bym była zachwycona. Po prostu wydaje mi się, że jak wyjdą jej dwie kolejne książki, to ja je zamówię w całkiem bliskim czasie. Gdzieś pewnie w przeciągu tygodnia, bo po prostu po jej książki się po prostu sięga. Nie myśli się, tylko sięga, czyta i nawet nie wiesz, kiedy to minęło i kiedy jest ostatnia strona i ostatnie zdanie. Naprawdę bardzo ją, bardzo, bardzo lubię. Dobrze, kolejną autorką, już na drugim miejscu. I czy ta autorka zasługuje na drugie miejsce? Nie wiem, ale miałam u niej całkiem spore argumenty, żeby ją tutaj dać. Jest to Edyta Prusinowska, czyli druga polska autorka. Jak dobrze wiecie, Opowiem o Tobie gwiazdom mi się bardzo podobało. Truskawkowy blond był niefajny. Dlatego, kurczę, właśnie ja mam, jeśli chodzi o Edytę Prusinowską, wiecie, to jak jest taką wagą. Waga jest i patrzcie, jakby tutaj jest Opowiem o tej gwiazdom, które mi się podobało, a tutaj jest Truskawkowy blond. To wiadomo od razu, że właśnie, jak to określić? Nie wiem co, muszę chyba, czekam specjalnie bardzo długo na tą trzecią książkę i po prostu chyba brakuje mi tego stwierdzenia po tej trzeciej książce, czy ja lubię tą autorkę, czy nie, bo no właśnie mówię, Truskawkowy blond był zły, Opowiem o tej gwiazdom było dobre i właśnie chyba ta trzecia książka będzie taką bardzo ważną, bo po prostu tam się dowiem, czy warto czytać jej książki, czy nie. I przepraszam, jeśli słyszycie coś z tyłu, jakieś głosy, ale
Po prostu mi się wydaje, że ta trzecia książka naprawdę będzie bardzo ważna, bo jeśli mi się spodoba, to będę czytała jej książki dalej. Ale jeśli mi się nie spodoba, to najprawdopodobniej nie będę już tak często sięgała po Edytę Prusinowską, ale też minusem jest to, że ona bardzo rzadko wydaje książki, że to bardzo długo zajmuje. Po prostu ja to dałam tutaj ją na drugie miejsce z czystej ciekawości, czy ona naprawdę jest warta tego miejsca, czy nie. Bo sama nie wiem, bo muszę po prostu, muszę chwycić łapki tą trzecią książkę, przeczytać i wtedy co dopiero zobaczę. I uwaga, pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że to pierwsze miejsce jest naprawdę zasłużone. Zasłużone jest to pierwsze miejsce. Nie wiem, czy ktokolwiek by się spodziewał tego, że ta pisarka tutaj będzie. Ale uwaga, trzecie miejsce, nie trzecie, pierwsze miejsce należy do Janet McCaudley. Muszę kończyć, więc się sprzężajmy. Janet McCaudley, ponieważ wydaje mi się, że właśnie po tej książce cieszę się, że moja mama umarła. Jak wy dobrze wiecie, ta książka mnie tak bardzo wciągnęła, że po prostu ją przeczytałam w 3 dni, a to dla mnie jest naprawdę świetny wynik. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak po takiej bardzo otwierającej oczy i zadziwiającej biografii jestem ciekawa, jaki ona pomysł wymyśli na kolejną książkę. Co się potoczy w tej książce, czy w kolejnej książce główna bohaterka też będzie miała złą matkę. Jestem po prostu tego bardzo, ale to bardzo ciekawa. I po prostu mi się wydaje, że jak po prostu tylko się dowiem, że będzie mi wychodziła kolejna książka, już będzie w koszyku, w Empiku będzie. I po prostu jestem ciekawa, czy to będzie równie wciągające jak ta książka. I naprawdę jest to warte pierwszego miejsca. Dobrze, moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film, ponieważ ja się muszę zbierać, bo zaraz jedziemy do kościoła. Więc oczywiście dajcie mi znać, czy ten film wam się podobał. I też również dajcie mi znać, jakiego wy autora dalibyście na pierwsze miejsce u was na podium. Jestem bardzo tego ciekawa. I co? Ja się będę z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź nocy. Trzymajcie się. Cześć.